Ghost Hunters, czyli Pogromcy Duchów. Jest to łamigłówka Smart Games. Dla dzieci tak od 6 roku życia. Jeden gracz, około... Nie, dokładnie 60 tych. 60 łamigłówek, 60 wyzwań. Od łatwego do eksperta. Tak wygląda z jednej strony. Tak wygląda z drugiej strony. I otwieramy. Tu mamy instrukcję. Polski, niemiecki. Nie wiem, czy po polsku będzie. Zaraz zobaczymy. Chyba tu nie mamy. Ale one są na tyle proste, że angielski jest. Tu mamy reklamówkę. Jakie są inne smarty jeszcze na rynku? Część spora ich była u nas już. Wybrane jeszcze na pewno kiedyś pokażemy. Bo my lubimy takie smarty. To są mądre łamigłówki. I tu już takie wypełnienie. Teraz tak. Czyli to łapie ducha prawdopodobnie. I tak musimy skierować światła, żeby złapać ducha. Tak mi się wydaje. Bo tu były duchy. Od razu jest objaśnienie zasad. Będziemy musieli tak kierować tymi naszymi tutaj fragmentami, żeby każdy duch był na światełku. A tu fajnie to wygląda, bo są takie różne scenerie, całkiem fajne pokoje i te duszki latające. I tak, na początku było, że tak układamy te światła, żeby na każdym takim w promieniu znalazł się duszek. Tu powinno być w środku, o jest właśnie, więcej wyzwań. Jeszcze jest jedna lampka. Jak tej nie będziemy używali, która bez światła jest, to tutaj mamy identyczną ze światłem. Czy tu mamy rozwiązania? Trudno powiedzieć. Tak, tu mamy rozwiązania. To nie chcemy ich pokazywać. Nie chcemy pokazywać rozwiązań. A tutaj mamy, jak klocuszki wybrane powinny być ułożone. No ale nie, to i tak trzeba pomyśleć, bo na przykład takich narożników, zakrętów jest raz, dwa, trzy, cztery tutaj, tak? Raz, dwa, a tu mamy akurat trzy, plus tu też będzie taki zakręcający. No i tutaj mamy te wyzwania, pokażemy, bo są ładne, ładne ilustracje, fajny pomysł. Przez te ilustracje, że są wyciągane, każda inna, to jest trochę odrobinę inna ta mechanika niż w wcześniejszych smartach, gdzie była jedna podkładka ta sama, a tylko te były ustawiane, a tutaj mamy jeszcze scenerie różne z tyłu i dużo takich papierowych z tektury środków jest tutaj. Ale też ładnie to wygląda, bo są różnorodne. Tu już wybrane są na pad światła, że te dwa giną, tak? Niektóre już w światłach. Pozostałe trzeba złapać. A tu już bez podpowiedzi tych takich zaznaczonych rogów. Tylko my musimy sami podejmować wyzwania. I to są już te ostatnie, czyli te najtrudniejsze. To jest od easy do expert. 50 jest. 50 jest jeszcze jakaś z tyłu? Nie, więcej nie ma z tyłu.
A jest, po polsku nawet zasady są. Cel gry: uchwycić każdego ducha w świetle latarki, wybierz kartę wyzwania umieścioną na planszy, rozmieść kawałków układanki górnej części karty wyzwania, aby każdy duch stał się widoczny w wiązce świetlnej. Nie wolno zakrywać duchów z elementami półprzezroczystymi. Półprzezroczystymi, które zawierają połysk lub latarki. Wszystkie kawałki układanki są umieszczone z ich elementami do góry. Czyli tak było, że niektóre latarki były już namalowane, tak? Że tych namalowanych nie, kolejną latarką nie zasłaniamy. Więc polskie zasady też mamy. Fajna gierka. Ładnie to wygląda. Ghost Stories. Dzięki.